Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, Tanato z tej strony wraz z naszym kalekinem Egzotikiem. Egzotik, przywitaj się. Siemano. Siemano i dziś pniemy się po tabeli League of Legends. Zobaczymy, tak, bez zbędnego przedłużania, powiem ci tak, Egzotik. Ja dzisiaj mam dwie skrzynki do zdobycia i to będzie albo Leona na suporcie, albo Teemo na topie. Dobry No to plan? myślę, dobry plan, ja to myślę, że Leonę weźmiesz. Znaczy tak, ja zacznę supportem, a jak wleci ten, dwa meczyki rozegramy bez zbędnego przedłużania. Startujemy. O, dobrze widzowie, mamy pierwszy mecz. To znaczy w sumie już drugi, bo pierwszy został zdezerterowany. No i super. Z uchodźców z Afryki. Dobra, a ty znowu na topie jesteś, bo Egzotik w poprzedniej grze też był na topie. Poprzednim Dobra, wybieraniu, które się nie udało. Aj. Egzotyk idzie zremasterowanym doktorem Mundo. Grałeś nim już Win. Egzotyk, czy nie? Grałem dwa razy. I I co? dwa razy przegrałem. Ale jestem dobrej myśli. Czyli mówisz, że mamy nowego faworyta nad Yasuo twoim. Tak, to będzie najlepszy faworyt ever. Najlepiej jak gra się na postaci, które cię stunują, bo wtedy doktor Mundo ma taką pasywkę, że wyrzuca potiony z A to alkoholem. wiem, to widziałem, no. No, tylko grałem te dwa mecze na topie bez postaci, która by mnie stunowała, więc trochę było nie fair. Czy moja Oj pasywka tam. w ogóle nie działała? A jest Akali, może być problem, bo teraz Akali podobno buffy dostała. I skacze jak małpa. Zaraz zobaczymy. A, drodzy widzowie, jeszcze ciekawa informacja. Egzotik nie może przegrać tego meczu, ponieważ zagrał beze mnie. Nie będę już tego komentował. Bez swojego carry zagrał. Dwa mecze i Egzotik opowiedz, co się stało. Trafiłem na takich ludzi, którzy chyba, no jak to określić, no po prostu niespełna rozumu. Czyli no, codzienne mecze w LoLu. I Egzotik teraz jak przegra mecz. O, i znowu wyszukiwanie. No nie wierzę w to, nie? Pięknie. O, cię mamo. Tak, jak przegra mecz, to możliwe, że spadnę, ale powiem wam tak, nie chciałbym spaść, ponieważ za wygrany mecz dostaję 12 punktów, a za przegrany minus 25. No, sprowadza cię do twojej rangi. Dobra, mamy następny mecz. Ale będzie cięcia. Więc w końcu po trzech próbach udało nam się. Zabrali mi oczywiście Leonę. Smuteczek. Więc wzięliśmy Lux. Będziemy trollować. Zobaczymy, jak to się skończy. Dawno Lux nie grałem. Coś czuję, że jeszcze Dr. Mundo tutaj to jest idealny przepis na porażkę. Ale zobaczymy. Nie, ja myślę, że to nie będzie porażka, tylko ja muszę się rozkręcić. Maksymalnie Dobrze. ta minuta będę coś robił. Dobrze. Znaczy, tak było Jedziemy. na oficjalnej prezentacji bohatera. Jedziemy z tematem. Fajny ten skin. Witaj w Summoner's Który? Rift. Ten, to jest chyba wściekły Mundo? Bo jeszcze prezesa mam, ale prezesem nie zagrałem, bo mówię, no dwa mecze ostatnio przegrałem 30 Mundo, sekund do pojawienia się więc zapasów. myślę, że przez tego skina. Widzisz Czekam. tego doktora Mundo teraz co robi? Pojawiły się stwory. Zobacz jaki taniec. Poczekaj, sobie przybliżę. Dobra. Jaka Powiem ci klasa. tak, Exotic, tak właśnie sobie ciebie wyobrażam. Aha. To ja w pracy jestem. Powiem ci tak, nie wiem, czy Hecarim powinien od blue zaczynać, ale mogę się nie znać. Ja tym bardziej. Ja to tylko grałem, żeby nie spaść. To powiem ci, ciężkie zadanie sobie dałeś. No nie. Ale myślę, że on ogarnia tak samo jak ja, czyli w ogóle. Aj, 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 prawie go zabiłem. Aj, prawie. Czyli to dużo. Dobre combo poszło. Pierwsza krew. Szako, gdzie jest na midzie? A nie widziałeś, Tu? gdzie poszedł? Chyba do mnie. Tak, myślę, że do mnie. Ja idę full apetą, Lux. Wydaje mi się, że ten starszy Mundo był lepszy. Jak to jest możliwe, że my pchamy pod wieżę, a Tristana ma większą farmę niż Jhin? On się skupiał na pchaniu, a nie na farmieniu. Ale on nie ma w ogóle przeliczników na AP. A ja nie wiem.
Ty, no to... kiepsko. A stary Mundo miał praktycznie wszystkie przeliczniki. Tu w ogóle... Nawet pod AD... Nie, pod AD jest tylko E. I R. Jak to jest możliwe? No, zepsuli mi Mundo. Ale widzę, że ładnie sobie radzicie na dole. No świetnie, nie, no wiesz, goście generalnie z zamkniętymi oczami grają, nie? I za wszelką cenę nie chcą ich otworzyć, nie? No ale co ja poradzę? No to jest norma. Goście nie wiedzą, że na Lux jest coś takiego jak cooldown. Znaczy nie trafiłem jednym skillem pod Q, ale... Miałem jakiegoś gościa, który wszedł na rankę, daj mi kurw był. No. Więc różnie bywa. Więc może oznajmiły panów na czacie, że to nie jest urw. No słuchaj, jakiegoś diabła zabrałem na normala. I on myślał, że ja urfa załączyłem. I on się dziwi, dlaczego przegrywa. Dlaczego nie ma armaty? No właśnie. Mówię, diabełku, armaty nie ma w ogóle na normalu. Jak? No to ja nie gram w to. Będzie was chyba gankował cały czas, bo do mnie w ogóle nie przyszedł jeszcze. Tak samo jak Hekarim w ogóle. No i widzisz, nasz Schmidt nawet nie spingował. Co się dziwisz, jakie tu rangi grają? Oni nawet nie wiedzą... O matko, mój mózg krwawi. I to tak przepotężnie. Dostaję krwotoku wewnętrznego egzotik. No spoko, rozkręcimy się. Do 20 minuty. No, no. Ja mu pomogę tu w farmie, co ty na to? Okej. Nie no, powiem tak, lepiej żebyś ty wziął tą farmę, niż no ja on wiem, mnie trafić. No to jest dramat przecież. Tylko wiesz, będzie się pewnie spinał, on nie trafia w farmę, nie zbiera jej, a ty zabierzesz kilka stworów, to będzie nagle spin, że kradniesz mu farmę. Bo tak jest cały czas. Ja muszę szóstkę wbić, nie? Bo znowu dochodzimy do momentu, że mamy ganka od Hekarima, który nie patrzy, że mamy low HP. No. Nie ma takiego bicia. Aha, oni będą was cały czas ten gankować. Tak, no bo wiesz, i one nie ogarnia, no to co my mamy zrobić? No? Jin nie bije, a Yone sobie farmi nie wiem co. Ile on ma? 2-4. Zaraz bierze, spuszuje. Nie no, proste. Super. Graty dla typa. On z dyni wierzy wali. Zamiast pora. Powiem ci tak, widać to ewidentnie. O, no zabij ją, zabij, błagam, błagam. Dobrze. Good job. Heads. Niech wie, że ma propsy. Wiem, że słyszeli. Nie no, wygramy to taktycznie, trzeba tu niszczyć te. No i one pchał i pchał, aż się dopchał w końcu, nie? Co z tego, że poświęcił na to raz, dwa, trzy, cztery, osiem, 10 fragów, ale pchnął wieżę. Jestem dumny. Oj, coś tam kombinuje. Ole, podrzucił mnie do góry, jeszcze go wieża zaatakowała. Nie udało się. No, mi też nie. Nasza Tristana już, enemy jest tak mocna, że to już jest GG. Smuteczek. Patrz, gdzie jest Yone, nie? To jest hit. On wjechał tam. Okej,
Ty! Co ja zrobiłem? Udało się? Tak, tylko... Co ja zrobiłem? Obejrzysz sobie na YouTubie, Exotic. No. Się, bo się śmiejesz tak, że pewnie jakaś chora akcja poszła. To jest podsumowanie tego meczu. Jest! Zabiłem! Brawo, Exotic. Będziesz moim carry? Ja nawet nie pochodzę. Tu się mówi, są ludzie i są berety w meczu. I poszła mi stąd. Ale ten Karim jest konkretny. Nie miał kwiatka ani flesza i przedostał się przez ścianę przez A, jak się przybliżył Herald do ściany. No kozak. Myślałem, że naokoło będzie biegł. Sojusznik pokonany. Czy ten chłop może przestać umierać? O, nie masz szans już set chyba. Nie mam szans. Znaczy set nie ma. A. Przeszedłbym tędy, ale się trochę cykam. Zniszczono twoją wieżę. No nie, no ta kata we mnie wjeżdża od razu, nie? Ona wie, że jak człowieku użyje jednego skilla, to ja leżę. Exotic, ratuj! Sam się muszę uratować. Jak ona przeszła w ogóle obok tej tam halastry ludzi? Przeciwnik pokonany. W krzakach siedział, bo tu ten smok się zmienił na tamtego. A, okej. Okay. Dobra, to wszystko jasne. A, ten Jin, Hecarim, co robią? No właśnie nie wiem, no. Nie wiem, ja odpaliłem specjalnie ulta na tą okazję. Dobra, ja już nie będę chyba tu widzów męczył. Zrobimy tak, że puścimy zaraz następny. Co ty na to, Exotic? Nie, ja myślę, że dobra okazja będzie pokazać, jak Kalekiny grają. Pokażemy ten materiał na YouTubie. No, 2-9 Jin, może kiedyś obejrzy ten mecz, zastanowi się nad swoimi błędami. 94 farmy, a Tristana ma 182. No to... No nie może się nauczyć po tym meczu. Albo go sumienie weźmie, że nie wolno trollować. Na pewno. A jest 50-50, no. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. Tak. No niestety. Dobra, Exotic, to co? No i srebro 3. Spadłeś? Tak. O, mamy kulę. Kula daje fula. No. No dobra. Let's go with next one. No dobra, to mamy następny mecz. Miejmy nadzieję, że sprawy potoczą się lepiej niż ostatnio. Tak, widzowie, od razu przepraszam, jeśli będziecie słyszeć hałasy, ale musiałem otworzyć okno, bo pierwszy film nagrywałem przy zamkniętym oknie, bo ja mieszkam tutaj w bloku, gdzie mam plac zabaw obok i no niestety dzieci wrzeszczą, ale jest taka sauna, że nie wytrzymam kolejnego meczu przy zamkniętym oknie. A powiem ci, że Exotic, czasami te dzieciaki wrzeszczą, jakby ktoś je ze skóry obdzierał, nie? Bo walczą o lody ekipy. No dobra, let's go. Fantastycznie. Dzisiaj dzień pełen wrażeń. No nie wierzę w to, że oni zdodżowali ten mecz. Może teraz zaakceptują? Czytasz czat?
Zdarzujmy to. Jak tylko słyszę taki tekst, wygrajmy proszę, to on będzie chciał być kierowany. Ja mam dość takich ludzi, naprawdę. Wchodzi się do meczu skurna z pozytywnymi emocjami. Wygramy ten mecz, a nie proszę. Jeszcze Jinx idzie, to będzie AD Carry. Ten chłop znowu pisze, że on chce wygrać, ty. Nastał brzask. Dobra, to jedziemy. Ty, no zobaczymy, bo ta Jinx ma 7 poziom maestri, chyba że kupiła konto, albo kupiła. Ja też mam na jedno, nie martw się. No tak, to nic nie znaczy. A co, ona Reda chce wziąć, czy o co chodzi? Bo tam się tak czai, przecież Gragas jest na tym. A ty mu nie pomagasz? Ja mogę pomóc. To idź mu pomóc. Nie będę mu pomagał. A, no w sumie. Sensowna odpowiedź. Ty, no zaraz mutę poleci, bo już mnie drażni ten chłop. A jestem rozdrażniony po ostatnim AD Carry. Miałem powiedzieć, kto się tak spina, a to nasz support. Ja się nie spinam, tylko chcę się zapytać, żebym wiedział, co robisz. No. Ale widzę, nasz AD Carry potrafi tylko pisać please win. Oho, ho, i po mnie. I co, kolejny smok stracony? A Jinx dalej mówi feed me please. A my jesteśmy 1-6, człowieku. Jest u was kiedyś? 0-4, o jest 0-4 to ma. Mhm. 1-11, a mówiłem dodżować. Wróg się jest pustoszenie. No dobra. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Chcesz, żebym był twoim supportem? Tak, chodź, miało. Nawet nie trafił w tłuszka. Ja nie rozumiem, po co ludzie wyciągają postacie na rankedy, którymi nie potrafią grać? No i pięknie. Nie wiem, jak ja gram rankedy, no to biorę postaci, które mi coś tam, no wydaje mi się, że potrafię robić, tak? A nie oni, człowieku, grają takimi po prostu czempionami. Ale słuchaj, nawet jak nie ma czempiona, którym potrafisz grać i ogólnie, no to idziesz, dajmy na to... Dobra, ja go zostawiam. Nie, jakimś nie mam prostym, który pomoże potem w teamfajcie. Nie fidujesz, to już pod tą wieżą, jak nie ten. A inni po prostu tego nie rozumieją. Ja nie będę go ratował. Mogłem użyć ulta, ale nie zrobię tego. A chyba musimy skończyć grać w LoL'a for fun i grać swoimi mainami. Znaczy, ona tutaj... jest moim mainem, więc... O, znaczy, nie, żaden surrender. Ja mówię też swoim, no zagrał tym Yasuo, no. Nie, uważaj, bo to jest Gragas, jego nie liczy jako w ogóle... Towarzysza do bitki. No, ho, ho. No co? No nic, no Gragas. League of Legends. Akali Penta kipa. Penta będzie. To będzie Penta. Mm-hmm. Ja wierzę w nią. Penta kill. Przepraszam. To jest wiara, podsumowanie. Mieć znaczenie w tym meczu. No 7-27. Ważne, jak będziesz się starał, nieważne jak będziesz grał, twój team i tak cię zaciągnie w dół. Ohoho. Jinx była, która miała ulta.
Patrz, jak mnie goni. No trudno, zdarza się. Witamy w świecie LEGO Legends. To tylko, bo wiesz, tam to dali nam wygrać, bo to pierwszy film na YouTubie. Nie ma Surrendera. Fidowałeś, to graj teraz. A nie, powinniśmy za ten mecz ogólnie zwrot punktów albo zero dostać. Minus połowę tego, no bo naprawdę staramy się wykarować. Idę na tego Yasuo, dawaj. Moje fragi. No, także tego. No jak, reporciki lecą? No chyba tak. Masz tutaj za tego Heimera. Zobaczmy, jak Gragasowi poszło. No, Gragas w niecałe, niespełna 28 minut padł tylko 15 razy. Czyli leżał średnio na co 2 minuty. 0,15. No nie mam pytań. No trudno, Exotic. No raz się przegrywa, raz się przegrywa. Co ja ci zrobię? Ale czemu cały czas? Dobra. Polegała na obliczu. Znajdywać słabych graczy i reportować ich. Może dostają tak, bada. Tak, tak. Gragas za to, co tutaj zrobił, to ja rzadko daję reporty, ale to, co on tu zrobił, to jest dramat. Dobrze, drodzy widzowie, ja dziękuję, że byliście z nami. No niestety dzisiaj nie pykło. Jesteśmy na zero, dwie wygrane. Zapraszamy do następnego filmiku niebawem. Exotic, pożegnaj się z widzami. Pa. Nara.